Zdawającego się Roberta Lewandowskiego. Jak zagra dziś najlepszy strzelec UEFA Champions League? Transmisja za chwilę. Witamy na rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym UEFA Champions League. Na stanowisku komentatorskim Dariusz Szpakowski i jak zawsze znakomicie mnie wspierający Jacek Laskowski. Dziękuję, Darku. Dobry wieczór Państwu. Dziś jedna z tych drużyn trafi do grona czterech najlepszych zespołów Europy. Walka o półfinał będzie na pewno pasjonująca. Dzisiaj zobaczymy, jak Walencja gra przeciwko Bayernowi Monachium. Stadion Walencji, stadion Mestalla, może pomieścić 55 tysięcy widzów. Gdyby porównać to do polskich obiektów, jest to bardzo dużo. Podobną pojemność mają zaledwie dwa nasze stadiony, ale nawet jak na warunki europejskie, nie jest to mało. Stadion Mestalla jest piątym co do wielkości stadionem Hiszpanii. Nazwa tego pokaźnego obiektu pochodzi od jednego z kanałów irygacyjnych przepływającej przez Walencję rzeki Turia. Bayern to wielki klub, ale nie zawsze tak było. Powstał w 1900 roku, po dwóch dekadach stając się najsilniejszym klubem w Monachium, a w całym kraju dopiero po kolejnych kilkudziesięciu latach. Przypomnijmy tylko, że w chwili powstawania Bundesligi w 1963 roku do grona klubów założycieli zaproszono TSV Monachium, a Bayernu nie. Już kilka lat później jednak Bawarczycy weszli na ścieżkę spektakularnych sukcesów, po której kroczą do dziś, stając się najbardziej utytułowanym niemieckim klubem w historii. Teraz na Państwa ekranach ustawienie drużyny Walencji na dzisiejszy mecz. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayern. Nieudany ślizg na początku tego spotkania. Zdążył w ostatniej chwili. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Daniel Bass. No, uderzenie jest bardzo daleko. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. David Alaba. Groźnie, ale zdążyli na czas. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Przechwycili przeciwnicy. Daniel Bass, Rodrigo. Uderzenie. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką.
David Alaba. Rywale chcą zmusić Alabę do błędu. Zespół traci piłkę. Gonçalo Guedes. Rzut z autu na wysokości pola karnego. Valencia przed szansą. Rodrigo Moreno. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. Parejo. No, będzie gol! Schował piłkę bramkarz. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. David Alaba. Gnabry. Robert Lewandowski. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Kingsley Coman. Daleko wybijają. No i teraz Bayern, blisko pole karne rywala, wrzucać będzie z autu. Gnabry. Lewandowski. Czekamy na dośrodkowanie. Müller. No, kto przejmie tę piłkę? Piccini. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa. Jest okazja! No i wysoko, ponad poprzeczką. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Mats Hummels. Gnabry. David Alaba. Robert Lewandowski. Sędzia liniowy wskazał aut dla Bayernu. Robert Lewandowski. Gnabry. Kingsley Coman. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Valencia atakuje wzdłuż linii bocznej boiska. Mają sporo wolnej przestrzeni z przodu. Kondogbia. Piccini. Dobra pozycja do oddania strzału. Uderzenie w stronę bramki. Arbiter przyznaje rzut rożny Valencii. Piłka dośrodkowana z roku. Neuer broni bez najmniejszego problemu. Prostopadle za linię obrony. Robert Lewandowski. Nie jest sam. Gnabry. No tak. Żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Kondogbia. Santimina. Stracili, ale odzyskali piłkę. Lewandowski. Dobre to prostopadłe podanie. Dobre, dalekie wybicie. Gnabry. Już blisko pola karnego. Może spróbować uderzenia na bramkę. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Hummels. Gnabry. Coman. Gnabry. Gnabry. Miller, to musi być bramka. Gnabry.
Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Bardzo ładnie. No i w tej chwili prowadzą. I to w takim momencie, kiedy za chwilę będziemy mieli przerwę. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Kondogbia. Sporo kosztowała ich ta pierwsza połowa, ale są na najlepszej drodze do awansu. Jeszcze 3 kwadranse i ten ćwierćfinał zostanie rozstrzygnięty. Bardzo prawdopodobne, że na ich korzyść. To trochę więcej niż formalność, ale dzięki trafnie obranej i konsekwentnie realizowanej taktyce półfinał mają w zasięgu ręki. Bayern gra wspaniale, wyraźnie prowadzi w 2 meczu i jest już właściwie 2. Ma nogami w kolejnej rundzie UEFA Champions League. Thiago. Javi Martinez. Robert Lewandowski. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Thomas Müller ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Piłka za linią końcową. Będzie rzut rożny dla Bayernu. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Krótko rozegrali ten ruch. Kimiś. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Kimiś z narożnika boiska. Obrońca wyjaśnia sytuację pod... Thiago! Bramkarz sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda. Golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Thiago Alcantara z rożnego w pole karne. Cóż, ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Gabriel. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. No, piłka oddana w genialne podanie. Gnabry. No, błąd, strata. Szansa! Dobrze się... Znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Thiago. Müller. Kimiś. Javi Martinez. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przed nami końcowe 30 minut. Kevin Gameiro, Coquelin. Uderzenie w stronę bramki. Ten bramkarz jest bardzo pewny siebie. Bo ma powody grać dziś fenomenalnie. Całkowicie panuje nad polem karnym. Gnabry. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Gnabry.
Thiago Alcantara! Valencia dokonuje zmiany. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Alcantara przy piłce Miller. I mamy kolejny rzut rożny. Centruje z roku w pole. Sule! Ach, szkoda tej okazji. Ale zmarnowali kapitalną okazję. Fatalnie główkowo, jak widzimy, zmarnował doskonałe dogranie. Nawet nie trafił światło bramy. Tolisso. Miller. Piłka uderza sędziego. Ma do kogo podać. Come on. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Blisko pole karne, może strzelać. Zawodnik Walencji wznowi wrzutem z autu. Po raz kolejny aut. Gonzalo Guedes. Ależ go wypatrzył. Dobrze przeczytał teraz. Tak, karny dla Walencji. I sędzia pokazuje czerwoną kartkę. Absolutnie słuszna decyzja arbitra. Droga do bramki była już przecież pusta. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. I mamy bramkę! Pewne, zdecydowane i co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić, nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Robert Lewandowski, Goretzka. Bayern Monachium ruszył do przodu wzdłuż linii bocznej. Przeciwnicy chyba zaspali. Sporo mają tam miejsca. Lewandowski! I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Który to już z rzędu? Centra z rożnego, Kimisia. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Tolisso! To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego. Kimiś z narożnika boi. Miller! Co za świetna interwencja w ostatniej chwili! Wybił dokładnie z linii bramkowej. Miller. Robert Lewandowski. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału.
Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Piccini. Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Gorecka. Z tej pozycji może uderzyć. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Gaja. Rodrigo. Javi Martinez. Tolisso. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Wynik już się nie zmieni. 1-1 to rezultat ostateczny. I tak, proszę Państwa, mają awans w kieszeni. Za nim długa droga. Najważniejsze, że jak do tej pory nikt nie stanął im na przeszkodzie. Dzięki wygranej w tym dwumeczu zagrają w półfinale. Są coraz bliżej ostatecznego triumfu.